bardzo wesoło, są zadowoleni z tego, co robią i uważają, że będzie to trwało w nieskończoność, że ich wypłata będzie cały czas będą dostawać tą wypłatę. A wiemy dokładnie, że oni jako pierwsi zostaną wywaleni z tej roboty, bo są najniższymi stopniami i są mięsem armatnim i generalnie nic z nich nie zostanie. W pierwszej kolejności oni będą sądzeni za cały ten lockdown, za to, że nie wiedzą, w czym uczestniczą, za to, że nie czytają, ile rząd zamordował ludzi w Polsce. Czy wiecie, ile rząd zamordował ludzi, ten, który bronicie? Nie, nie wiecie, bo nie czytają, wiecie, nie czytają. Słuchajcie, nie czytają, nie wiedzą, nie wiedzą, w czym uczestniczą. A to, jak wiemy, nie zwalnia ich z odpowiedzialności. Nie zwalnia ich z odpowiedzialności w przyszłości, tej odpowiedzialności, która będzie na tych ludziach, którzy bronili morderców. Bo jeżeli oni nie wiedzą, że rząd do tej pory zamordował 100 tysięcy ludzi i go bronią i pacyfikują nie tylko kibiców, ale również przedsiębiorców, również ludzi, różne organizacje, różne protesty, nie znajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności. Ale jak człowiek, słuchajcie, w dzisiejszych czasach, jak człowiek nie umie zadbać o siebie, nie potrafi prowadzić biznesu, nie potrafi być samodzielny, no to najlepiej iść do formacji publicznej, w której nie trzeba nic zrobić, tylko ewentualnie wyjść i spałować jakąś grupę ludzi, którzy chcieliby trochę wolności. Generalnie widzicie, nastawienie jest bardzo pozytywne. Nastawienie jest wręcz, widzę, że niektórzy wyrywają się do tego. Myślę, że całe życie marzyli o tym, będąc w szkole średniej, w podstawówce, męczonymi przez kolegów, teraz dostali pałki. I z czego się śmiejesz? Patrzcie, zobaczcie. Zobaczcie, jak się z was śmieją, widzicie? To oni. Oni, im się wydaje, że my jesteśmy ludźmi z telefonikiem. Zobaczcie, jak się śmieją z was, widzicie? Udostępniajcie to. Śmieją się, bo są w grupce z tarczami, z pałkami, są bardzo odważni. A wiemy, że każdy z osobna sra w gacie, jak wyjdzie tego na ulicę. Dokładnie o tym wiemy, tak? I się zasłonił kolega, bo się wstydzi. Wstydzi się tego i bardzo dobrze się wstydzi. Przecież wiemy, że oni sobie nie zdają sprawy, że nasze firmy oglądają miliony ludzi. I to zostanie w historii. A oni się śmieją z was. Słuchajcie, śmieją się z was, z waszego utraty biznesu, z utraty pracy. Oni się nabijają z tego. Sylwia, oni się śmieją. Śmieją się, zobacz. Oni są zadowoleni z tego. Że ludzie umierają, nie mają dostępu do lekarza. Oni nie wiedzą, że rząd zabił Polaków. Oni nie wiedzą, że ludzie tracą biznesy, się wieszają, że ludzie chorują. I się nabijają w tym gówniarze, zobacz.